Rada Miasta Tarnobrzega zdecydowała, że rok 2016 mijał wokół twórczości i działalności Stanisława Jachowicza, słynnego bajkopisarza. W gimnazjum nr 1 podsumowano wszystkie miejskie wydarzenia, którego Jachowicz był głównym bohaterem. W obchodach Miejskiego Roku imienia Stanisława Jachowicza, oprócz gimnazjum nr 1, którego bajkopisarz jest patronem, wzięły udział inne tarnobrzeskie instytucje kulturalno-oświatowe, m.in. szkoły, przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, czy też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu. Rok 2016 obfitował w liczne konkursy, wystawy, publikacje, wykłady, które miały na celu popularyzację twórczości słynnego pisarza. Kiedy rok temu w październiku układaliśmy program i spotkaliśmy się z naszymi partnerami, przedstawiliśmy im program, partnerzy kręcili głowami, mówili, że nie, za dużo tych wydarzeń, że to się nie uda, że jest zbyt dużo. Tymczasem, kiedy robiliśmy kalejdoskop przez rok Stanisława Jachowicza, okazało się, że tych wydarzeń jest jeszcze więcej niż zaplanowaliśmy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu czuli się w szczególności zobowiązani do dbania i angażowania się w obchody roku swojego patrona. My organizowaliśmy bardzo wiele konkursów, którym patronował Stanisław Jachowicz. No i wydaliśmy też, dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego, opowiadanie Wyjechać czy zostać, czyli jak Stanisław Jachowicz brata w Dzikowie odwiedził. Całej społeczności gimnazjum nr 1 nauki Stanisława Jachowicza towarzyszą każdego dnia. Kierujemy się taką myślą Stanisława Jachowicza, pracując tutaj. Wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczymy dzieci takiego dobra, takiej dobroczynności. I to nie jest tylko czcze gadanie, ale to wszystko ma przełożenie na czyny. Stanisław Jachowicz był wielkim człowiekiem, wielce zasłużonym człowiekiem, bo był nie tylko pisarzem, bajkopisarzem, również opiekunem sierot, działaczem charytatywnym, miał wiele pasji i to był człowiek niesamowity i nasza szkoła dumna jest z tego, że takiego właśnie ma patrona, którego można naśladować we wszystkim. Podczas miejskiego podsumowania roku Stanisława Jachowicza za pomocą multimedialnej prezentacji przypomniano o wszystkich wydarzeniach związanych z bajkopisarzem. W nietypowy sposób zaprezentowano także jego biografię. Ponad 2 tysiące lat Dzikowie się urodził bajkopisarz i pedagog Stanisław Jachowicz, był dzieckiem żołnierza hrabiego Tarnowskiego, który wcześniej osierocił Stasia, syna swego. Samotnie Jachowicz przebija się przez trzecie etapy edukacji. Kolejno zalicza więc do szkoły początkowej, zmierza do Rzeszowa, potem wbija się w gimnazjum do Stanisławowa. Jednym z elementów spotkania było wręczenie nagród w konkursie kaligrafii, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół w całej Polsce noszących imię Jachowicza. Drugie miejsce w konkursie zajęła uczennica gimnazjum nr 1, druga otrzymała wyróżnienie. Podziękowano również wszystkim, którzy włączyli się w obchody roku bajkopisarza. Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny.